zamiast zmiany strumienia wstawiamy teraz całe to wyrażenie i dzielimy przez czas. No to minus 1 razy minus 1 to będzie plus 1, delta to się skraca i otrzymujemy wzór. Więc widzimy, że przed tym sinusem występuje dla danej ramki obracającej się ze stałą prędkością kątową w stałym polu magnetycznym i powierzchnia ramki też się nie zmienia, no to ta wielkość jest niezmienna. Czyli to jest jakoś pewna wartość razy sinus omega t. No sinus może przyjąć największą wartość równą 1, no to to wyrażenie, największa wartość tego wyrażenia to będzie wtedy, gdy sinus jest największy równy 1, będzie ona b razy s razy omega, czyli to, co stoi przed tym sinusem, to jest nic innego, tylko maksymalna wartość tej siły elektromotorycznej. Czyli możemy zapisać ten wzór już w inny sposób, że ta siła elektromotoryczna to jest wartość maksymalna tej siły elektromotorycznej razy sinus omega t, gdzie właśnie ta wartość maksymalna siły elektromotorycznej to będzie to indukcja razy pole powierzchni razy prędkość kątowa. No ale tak jest w przypadku takiej pojedynczej ramki. A teraz gdybyśmy tu mieli na taki kształt, ileś razy tak połączone ze sobą te ramki, jakby szeregowo połączone, czyli jedna ramka by się kończyła i następna by się z niej zaczynała tuż obok i tak byśmy tu n tych ramek mieli, no to w każdej ramce, jeżeli tak by się razem obracały, to w każdej ramce by się taka sama siła elektromotoryczna, właśnie taka siła elektromotoryczna by się indukowała, czy powstawała, no to w całej tej ramce ta siła elektromotoryczna byłaby n razy większa, n razy większa, czyli jej wartość maksymalna byłaby równa n razy b razy s razy omega, czyli taka byłaby wartość maksymalna tej siły elektromotorycznej, jak byłaby pojedyncza ramka, jak tych ramek byłoby n szeregowo połączonych, no to byłaby ta siła elektromotoryczna n razy większa, czyli n razy b razy s razy omega. No i tu od razu widać, co trzeba byłoby zrobić, żeby ta siła elektromotoryczna uzyskana z tej prądnicy była jak największa. No to możemy zwiększać, gdy zwiększymy wartość indukcji, albo zwiększymy powierzchnię ramki, albo zwiększymy prędkość kątową, albo zwiększymy ilość tych ramek. Tak? To są sposoby na zwiększanie wartości siły elektromotorycznej. No i ale teraz właśnie, co to jest ta siła elektromotoryczna? To też pojęcie abstrakcyjne, więc zawsze tłumaczyłem, że jeżeli stwierdzicie, że gdzieś tam się pojawiła w przewodniku siła elektromotoryczna, to tak jakby w tym przewodniku pojawiło się źródło napięcia. Napięcia. I to jak przybliża nam i troszkę więcej jakby intuicyjnie rozumiemy, jak już zamienimy tą siłę elektromotoryczną na takie hipotetyczne źródło napięcia. No i właśnie to też zapiszmy, że jeżeli przez ramkę prąd nie płynie, to siła elektromotoryczna jest równa napięciu na jej końcach. No dlaczego tu muszę to zapisać, że ten warunek, że jeżeli przez ramkę prąd nie płynie? No bo jeżeli płynie prąd, to jeszcze występuje zmiana potencjału na oporze tej ramki, na oporze tej ramki i wtedy napięcie między końcami tej ramki nie będzie równe sile elektromotorycznej. To jest tak samo jak z rzeczywistym źródłem napięcia, które posiada pewien opór, to jak zmierzymy napięcie między biegunami rzeczywistego źródła napięcia, ale przez źródło prąd nie płynie, no to wtedy to, co zmierzymy, będzie równe sile elektromotorycznej. Ale jeżeli zmierzymy napięcie między biegunami rzeczywistego źródła, czyli które posiada opór również elektryczny, przez który płynie prąd, no to napięcie między biegunami źródła będzie mniejsze niż siła elektromotoryczna, ponieważ będzie pomniejszone o będzie to wartość siły elektromotorycznej pomniejszona, tak zwany spadek potencjału na oporze wewnętrznym. No ale w takim razie to napięcie między końcami tej ramki, jeżeli przez nią prąd nie płynie, będzie napięciem właśnie zmieniającym się jak funkcja sinus czy sinusoidalnie, gdzie to maksymalna wartość to będzie właśnie to n razy b razy s razy omega.
jeżeli mamy tych ramek oczywiście n. I to napięcie nazywa się napięciem przemiennym. To czy takie sinusoidalnie zmieniające się napięcie nazywa się napięciem przemiennym. No, żeby nie mylić to z napięciem zmiennym, no bo napięcie, właśnie co jest bardziej ogólnym pojęciem? No, napięcie zmienne to jest bardziej ogólne pojęcie niż napięcie przemienne, czyli każde napięcie przemienne jest napięciem zmiennym, ale nie każde napięcie zmienne jest napięciem przemiennym, bo napięcie przemienne to jest szczególny sposób zmiany, taki sinusoidalny. No dobrze, to już wprowadziliśmy pojęcie napięcia przemiennego. Dobrze. No i teraz jeszcze dla tych, którzy znają pojęcie pochodnej, może właśnie akurat wy znacie, no pewnie znacie już, ale tak dla pewności zrobiłem to metodą, która nie zakładała tej waszej wiedzy, no to zobaczcie, jak, o ile to nam ułatwia sprawę. No to właśnie, jeżeli znamy pojęcie pochodnej, to powyższe wzór można wyprowadzić szybciej. No i piszemy wzór na siłę elektromotoryczną indukcji elektromagnetycznej, czyli minus zmiana strumienia przez czas. No i teraz ten wzór na strumień wstawiamy, czy ten wzór, który tu mamy, ten wzór na strumień wstawiamy w miejsce tego strumienia, tak? Czyli, jeszcze raz pokażę. Czyli w miejsce strumienia, tego fibę, wstawiamy fibę, czyli to. No to wstawiliśmy na razie. Czyli zmiana takiego wyrażenia, zmiana strumienia, a to, co jest, to jest właśnie strumień, tak? Jak mamy zmianę takiego wyrażenia, to jest, znaczy takie wyrażenie na końcu, czyli dla tego T końcowego, minus takie wyrażenie na początku. No to gdybym napisał tu na tą różnicę to wyrażenie na końcu, czyli dla TK i minus to wyrażenie na początku, no to w obu wyrażeniach to BS by było, czyli to BS przed nawias mógł wyłączyć, czyli przed symbol zmiany wyłączam, więc wyłączam to BS przed symbol zmiany i miałbym tu po prostu zmiana kosinusa omega t przez czas. A jeżeli obliczamy ten stosunek właśnie zmiany kosinusa jakiegoś kąta do czasu, w którym ta zmiana nastąpiła, dla bardzo małych